Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski, Północny Londyn. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Zaczynamy, leci kabarecik, leci trąbka na podłogę. Słuchajcie, od czego zaczynamy? Od grupy 10cc, Greatest Hit, 72-78. Największe przeboje grupy 10cc, wytwórnia Mercury. Płytka w fantastycznym stanie, okładka też niczego sobie. Koperta też jak najbardziej w fantastycznym stanie. W przeciwieństwie do grupy America, America History, America's Greatest Hits. Okładka jest tu uszkodzona. Żeby nie uszkodzenie, byłaby mintowa, ale niestety jest uszkodzona. Jest VG+. Wkładka w fantastycznym stanie i konie bez nazwy. Horse have no name, a horse without no name. W fantastycznym stanie. Winyl w naprawdę idealnym stanie. Teraz pora na rock'n'rolla. Ike and Tina Turner and the Ike-tis. Tak chyba to się czyta. Nice and Roach. Nice and Roach. W składach największe przeboje Ike'a i Tiny Turner, wytwórnia Liberty, EMI Records. Teraz następny składaczek, The Moody Blues, Greatest Hits. Największe przeboje grupy The Moody Blues. Jak to koperta wygląda? Zwykła biała koperta, niestety. Co my tu mamy? Chociażby The Voice, Gemini Dreams, Night in White Satin, I'm Just a Singer. Takie mniej więcej kawałeczki. Teraz podwójny album. Nie. To jest tylko gatefold, to nie jest podwójny. Zespół nazywa się The Who. The Who. Nitty Bitty Big and Bonesy. The Who. Tak wygląda kładeczka w fantastycznym stanie. Gatefold. Biała koperta. Wytwórnia Track Records. Mamy tutaj album stereofoniczny, ale zdaje się, że dwie piosenki są monofoniczne, a jedna z tych piosenek jest ustereofoniczniona. Czyli w sumie były trzy monofoniczne, ale jedną ustereofonicznili, tak? Trzy są monofoniczne, no by się zgadzało, tylko jedna właśnie zrobili takie dziwne stereo. Ok, Bob Dylan, Greatest Hits. Największe przeboje Boba Dylana. Orange Label, świadczy to o bardzo wczesnym albo pierwszym tłoczeniu. Możecie to zobaczyć na www.popmaster.pl, tam powinno pisać, które to tłoczenie, z którego roku płyta. Teraz japońska płyta, zespół angielski i jego historia. Grupa Genesis, tak wezmę, żeby płyty mi nie wypadły. Tak to mi nie wypadną, bo one tutaj są z boku. W każdym razie, tak trochę dziwnie to zdjęcie zrobione, to wszystko. To wszystko po japońsku, krzaczkami napisane. Tak tutaj to wygląda. Jeszcze może rzut oka na label. Charisma Records. Large Mad Hatter. Proszę bardzo. Szalony kapelusznik dla Mad Hatter. Duży. Teraz co? The Trucks. Best of the Trucks. Największe przeboje o grupy Trucks, wytwórnia Page One Records. Pierwszy raz chyba mam płytę z wytwórni Page One Records. I to właśnie jest płyta grupy The Trucks. Teraz Greatest Hits. The Mamas and the Papas. Mamas and Papas. Proszę bardzo, największe przeboje. Słuchajcie, był film. Nie lubię poniedziałku. Piosenka. Boom Towers. I Don't Like Monday. A okazuje się, że Mamas and Papas lubi poniedziałek, lubi Monday. Zaczyna się Monday, Monday, it's good for me. Dziwne. Ja też nie lubię poniedziałku, ale Mamas and Papas lubi poniedziałek. Co oprócz tego uwielbianego poniedziałku przez grupę The Mamas and Papas mamy? Jeszcze California Dreaming. Dedicate to the one I love. Words of love. Mississippi. My girl. I wiele, wiele innych kawałeczków. Także największe przeboje grupy Mamas and Papas. A teraz Fleetwood Mac i Christine Perfect. Christine Perfect to jest Christy McVie, świętej pamięci, bo zdaje się, że już odeszła. Także mamy
pierwsza strona utwory grupy Fleetwood Mac, a druga strona utwory Christy McVie. Także składaczek zaczyna się chyba właśnie, zaczyna się od Petera Greena, Albatros, kompozycja Petera Greena, fantastyczny utwór instrumentalny. Teraz mamy dwóch panów, Simon and Garfunkel Greatest Hits. Największe przeboje Simona Garfunkela, spojrzę tylko na label jaki jest, a Sunburst, także to nie jest pierwsze tłoczenie. Proszę bardzo, bo to płyta 72 roku, to powinno być pomarańczowy label, tak jak w Bobie Dylanie. To jest z okresu późniejszego, po 76 roku, bo gdzieś w tych okolicach zaczął się Sunburst label pojawiać. Ok, teraz mamy Best of the Doobies, The Doobie Brothers. The Doobie Brothers i między innymi tutaj ktoś śpiewa, Michael McDonald i The Doobie Brothers. Ich największe przeboje, chociażby Long Train Running, fantastyczny, chyba największy przebój The Doobie Brothers, często grany w radiu. Tego pana w radiu grają, z tym, że z lat 90., z lat 70., 60. nie grają. Poznajecie okładkę? Poznajecie album? Pan w Słupsku, znaczy w Słupsku, w Dolinie Szarloty występował, z tego co kojarzę. A pan nazywa się Carlos Santana i jego grupa Santana. Ok, Evil Ways, Jingo, Hope You're Feeling Better, Samba Pati. Oyekomowa, Black Magic Woman. Takie mniej więcej kawałki się znajdują na tej płytce. Okładka mintowa, płyta chyba mintowa. Wkładka też mintowa. Sprawdźcie dokładnie, bo mówię, wszystkie płyty, które wam pokazuję teraz i w następnych 3-4 odcinkach są już wystawione na stronie www.popmaster.pl. Ok, Rod Stewart. The Best of Rod Stewart. Warner Bros. Wydało. I co my tu mamy? Making Me, Baby J, Do You Think I'm Sexy, You Are In My Heart, Young Turks, The First Cut Is The Deeper. Takie między innymi utwory i wiele, wiele więcej. Aha, nie ma okładki, nie ma koperty jakiejś tam specjalnej, tylko biała koperta. Teraz mamy zespół, który zaśpiewał Beatlesowskie Obladi Oblada, a zespół nazywa się Marmalade. Marmalade i Greatest Hits. Z tym, że czy jest jakiś Nick? Ktoś o imieniu Nick, Niki. Bo jakby był, to wziąłbym go, zaprosił do kupienia tej płyty, bo to jest dedykacja dla Nikiego. Tu Nick i autografy wszystkich członków zespołu. Proszę bardzo. Obladi Oblada zaczyna się. Cozy Norman, Loving Things, Rainbow Baby, Make It Soon, My Little One. Tak pierwsza strona wygląda. Biała koperta, płyta zdaje się mintowa, tak wygląda płyta mintowa. Który to mamy rok? Zapomnieli napisać. No, ale myślę, że swoje lata ma płyta i mimo tego najsłabsza to jest okładka, bo ktoś tam ją pomazał. Także okładeczka jest najsłabsza, ale nikt by się nie gniewał, żeby mieć tą płytę z taką okładką pomazaną. Ok. Największe przeboje. Chuck Berry i Greatest Hits. Wytwórnia Showcase. Ach, już dochodzimy do końca. I tak mamy. Pat Benatar, Best Shot. Best Shot Pat Benatar. Niestety tu ktoś naklejkę zrywał i to tak nieporadnie, że tak powiem. To znaczy nie uszkodził okładki. Ciągle naklejka to jest. Myślałem, że to już jest dziurka, ale nie, to jest ciągle naklejka. I nam jeszcze zostały dwie płytki. The Birds, 20 Golden Hits. Płytka sprzedana, no ale wam pokazuję, jak lecę, to lecę. Wydanie holenderskie. I The Birds, Top Group of Pop Music. The Birds, Mr. Timberman, Wait and See. The Times They Are Change, Gene, Turn, Turn, Turn. Między innymi takie kawałeczki. I to by było tyle. W tym odcinku, w następnym odcinku dalszy ciąg składaków, z tym, że już muzyka zróżnicowana, ale jeden artysta, jego największe przeboje. Także zapraszam was do następnego odcinka. Może coś dla siebie znajdziecie. To na razie. Trzymajcie się.